kodowanie robotów, ożywianie stworka za pomocą gry hybrydowej Scottigo i origami to zajęcia, które we wtorek 2 lipca zaproponowała Mediateka, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczestników półkolonii zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej nr 4 w Kozienicach. Konsultowałyśmy się trochę z paniami opiekunkami z półkolonii, to po pierwsze, a po drugie najnowsze technologie wśród dzieci cieszą się ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem. 5-15-osobowych grup wraz z opiekunkami mogło spróbować swoich sił w tych niełatwych, ale bardzo ciekawych warsztatach. I każde z trzech stanowisk cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o nowe technologie, dzieci mają z tym już styczność, tak? Uczą się podstaw programowania w szkole, mają super wypasione telefony z fajnymi aplikacjami i mogą tę wiedzę pogłębiać. O ile programowanie robotów było dzieciom znane, o tyle hybrydowa gra wniosła wiele nowego. Dzieciaki za pomocą aplikacji, która jest ściągnięta na tablet, muszą jak gdyby układając klocki, puzzle na planszy, później muszą po prostu je zeskanować za pomocą tabletu i dzięki temu jak gdyby przechodzą kolejne misje i kolejne jak gdyby etapy gry odkrywają. Co jest ważne w tej grze, to na pewno to, że dzieci rozwijają swoje umiejętności matematyczne, bo tutaj trzeba liczyć, trzeba jak gdyby dokładać odpowiednie klocki. Dzieci uczyły się zatem podstaw programowania. Tym bardziej, że nowe technologie towarzyszą im na każdym kroku. A jak warsztaty związane z programowaniem oceniają sami uczestnicy? Najchętniej uczestniczę w tych z robotami, no bo tam się, no fajnie, fajna tam jest zabawa i można użyć elektroniki współczesnych, no. Na tą chwilę mi się podoba, ale wątpię, żebym została jakimś inżynierem robotyki. Aktualnie jestem przy stanowisku, gdzie się programuje. Robimy, żeby roboty zmieniły kolor albo powiedziały dane rzeczy. Mamy pada i jeździmy, tam są przyciski, lewo, prawo, do przodu, do tyłu i one sterują robotem. I teraz pani nam pokazała taką funkcję, że możemy ustawiać na jaki kolor świeci robot, ile może jechać, gdzie może jechać, jakie odgłosy może wydawać. Jak się okazało, dzieciom nie tylko programowanie w głowie. Wiele radości dało im origami, a podczas pracy było wiele śmiechu. Tutaj dzieci muszą się trochę zmierzyć tak jakby ze swoimi słabościami, tak? Bo tutaj musimy precyzyjnie wykonywać wszystkie czynności po kolei. Natomiast efekt, jaki widzą na koniec, jest dla nich bardzo zadowalający. Origami jednak wcale nie okazało się łatwiejsze od programowania, chociaż niektórzy i na nie mieli swój sposób. Składamy papier na dane części i one tworzą na przykład zwierzęta. Wycinaliśmy tam z papieru. Nie za bardzo lubię zajęcia plastyczne, ale origami było fajne. Składałem łabędzia i żabę. Łabędzia się na początku się składało i później się wycinało niepotrzebny fragment. Żabę było trudno złożyć, ale dałam radę. Zajęcia okazały się doskonałą zabawą, przekazującą pożyteczną wiedzę i ciekawą propozycją na wakacje.